Nikt nie interesuje się takimi osobami jak ja, mówi Tomek Nadolski z Dolnego Śląska. 20-latek cierpi na rzadką chorobę genetyczną, chorobę Fabry'ego. Nie może jeść, nie może pić, nie może spać i nieustająco odczuwa bardzo silny ból. Walczy o godne życie, choć co miesiąc z renty po kupieniu leków zostaje mu 13 zł. Jestem 20-letnim mężczyzną uwięzionym w ciele 10-letniego dziecka. Choroba Fabry'ego dała o sobie znać, kiedy Tomasz był w podstawówce. Jednak przez długie lata lekarze nie potrafili postawić trafnej diagnozy. Dziś organizm mężczyzny jest bardzo wyniszczony. Od 16 roku życia Tomek nie je i nie pije. Przez 20 godzin na dobę jestem podłączony do takiej kroplówki, gdzie jest 3000 ml i taki płyn jest przetaczany do mojego organizmu drogą dożylną. Tomek codziennie zmaga się z gorączką, palącymi bólami brzucha, stóp i dłoni. Brak bardzo ważnego enzymu sprawia, że jego organizm nie usuwa szkodliwych substancji. W nocy to ja śpię tak, że tutaj kładę głowę na takiej poduszce, tutaj jestem ukryty kołdrą, a nogi mam spuszczone na tym kompresie żelowym. Nawet zimą nie może założyć butów na rozpalone stopy. Jak mówi, zdany jest wyłącznie na siebie. Choroba jest bardzo rzadka i niestety u Tomka spowodowała zaburzenia czucia, które powodują, że praktycznie on non-stop schładza skórę, co powoduje oczywiście szereg powikłań. Zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo dziwnie wyglądam. Przez to nie mam żadnych przyjaciół, kolegów. Żyję wyalienowany, odizolowany. Renta socjalna Tomka wynosi 593 zł. 580 miesięcznie wydaje na leki i żelowe kompresy chłodzące. Pełne leczenie choroby Fabry'ego kosztuje 800 tysięcy złotych rocznie. Lek nie jest w Polsce refundowany. W tym przypadku ocena skuteczności i efektywności terapeutycznej i kosztów, które się z tym wiążą, negatywnie wypada dla tego leku. Moim ogromnym życiowym marzeniem jest to, żebym godnie spędził te lata, które jeszcze mi zostały, te kilka albo kilkanaście lat.